Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Prezesie, Panowie Ministrowie. Chciałbym zapytać o kilka kwestii. Myślę, że to jest świetna okazja, żeby uzyskać wyczerpujące wyjaśnienia. Pierwsza sprawa to jest sytuacja mediów publicznych. Ona jest katastrofalna i jeżeli chodzi o telewizję publiczną, także Polskie Radio, lokalne rozgłośnie Polskiego Radia. Rozmawiałem niedawno z osobami współtworzącymi programy na przykład w telewizji Poznań. No oni alarmowali, że przy tym sposobie finansowania, przy takiej ściągalności abonamentu ta stacja długo na wysokim poziomie nie pociągnie. Czy Państwo macie jakiś pomysł, jeżeli chodzi o poprawę finansowania mediów publicznych? Drugie pytanie, jakie mam, to jest pytanie związane z telewizją Trwam. Przypomnę, Państwo zapowiadali, że przy rozdaniu miejsc na cyfrowym multipleksie będą dużą rolę odgrywać będzie zróżnicowanie właścicielskie. Tymczasem z stacji, które dostały miejsce na cyfrowym multipleksie, ja ciągle widzę te same nazwiska właścicieli, te same nazwiska koncernów medialnych. No i podkreślał Pan, że dużą rolę będzie odgrywać zróżnicowanie programowe, znaczy będą w ogóle role programowe. No więc chciałbym się zapytać, jakie to role programowe zdecydowały, że telewizja Trwam, jedyna telewizja katolicka, nie otrzymała miejsca na cyfrowym multipleksie. Przypomnę, otrzymywały miejsca choćby takie stacje, w których programach siostrzanych mieliśmy wypowiedzi tych dwóch słynnych panów, tak, obrażających kobiety, obrażających naszych sąsiadów ukraińskich, rasistowskich, śmiejących się z osób o innej kolorze skóry, no czy choćby obrażających, kpiących ze śmierci prezydenta Rzeczpospolitej. No z tych koncernów swoje miejsca stacje dostały na cyfrowym multipleksie. Dostały też miejsca stacje, choćby na których antenie jeden z pseudocelebrytów wsadzał flagę narodową w kał. Tutaj oczywiście te stacje dostały miejsce na cyfrowym multipleksie, natomiast nie dostała stacja katolicka, ucząca młodych ludzi patriotyzmu, wiary, prorodzinna. No, ja mam pytanie, jakie programowe kwestie zadecydowały o tym, że te stacje, o których mówiłem wcześniej, dostały miejsce na cyfrowym multipleksie, a stacja katolicka nie dostała? Dziękuję.